Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejne piwo z Glastonbury, Mighty Chi. Mighty Chi. I mamy tutaj taką małą chihuahuę. To nie jest taka normalna chihuahua, jak zobaczycie, oczy ma takie... To jest chihuahua na kwasie. Mighty Chi, Massive West Coast IPA. You're halfway to heaven having chosen this little puppy. Jesteś w połowie drogi do niebios, wybierając tego małego szczeniaczka. With a bite like a chihuahua on acid, this English triple IPA won't disappoint. Intense flavors of passion fruit, pineapple and mango with a long citrus finish which just keep unfolding on the tongue. Czyli określono to piwo jako potrójne IPA, czyli nie double IPA, a triple IPA. Zawartość alkoholu to jest 6,5%, natomiast ekstrakt to jest podobno 17, 17,5 nawet. Czyli Original Gravity 1,070. No i piwo się nazywa Chi, Mighty Chi, dlatego że głównym chmielem do jego nachmielenia był Chinook amerykański. A zatem spróbujmy. Kapsel czarny. Kolory bardzo korespondują z kolorem koszulki, ale etykieta jest taka matowa w dotyku. Nietypowa. Ona jest taka jakby metalizowana, ale na matowo. Barwa ciemno-bursztynowa. Taka rzeczywiście pod Imperiala. Albo pod angielskie IPA. Już wam pokazuję, jak to wygląda w rzeczywistości. Taki ciemny bursztyn. Ciemny, głęboki bursztyn. Chmielowy, lekko alkoholowy aromat i lekka taka nuta takiego przypalonego karmelu. To jest charakterystyczne dla angielskich India Pale Ale. Ale jest wyraźny chmiel taki cytrusowo-żywiczny. Taka nalewka chmielowa, alkohol plus chmiel. No, smakuje jak Imperial. Smakuje jak Imperial. Zadziwia mnie, że to jest tylko 6,5. Może... No może i jest. 17,5 to jest możliwe teoretycznie, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby miało bliżej 7. No ale pewnie w Wielkiej Brytanii też są jakieś widełki. To jest Imperial IPA w takim stylu, który lubię, czyli... Jest słodko, jest goryczka i jest dobrze zamaskowany alkohol. Co prawda tutaj dość mocno wychodzi ten przypalony karmel, ale jakoś nie przeszkadza mi za bardzo. Bo generalnie za karmelem nie przepadam. Bardzo ładnie to wygląda, idealnie klarowne. Mógłby być intensywniejszy aromat chmielowy. Niskie nasycenie, co sprawia, że się nawet nieźle pije. No i goryczki mogłoby być więcej. No mogłoby być. Tutaj spory jednak udział w tej goryczce ma alkohol, natomiast nie ma takiego ugryzienia tą goryczką chmielową. To jest... Jak mi napisał Paweł Kubiński, to jest takie pierwsze nowofalowe piwo w browarze Glastonbury. No i jest ok. No nie jest to piwo wybitne w kategorii Imperial IPA, natomiast jest na pewno niezłe. Bardzo ładna jest ta barwa.
taka ziołowa, jest trochę ta goryczka, taka ziołowa, nalewka ziołowa, o coś takiego. Jest lekkie grzanie w przełyku, co nie jest za dobrym atrybutem, szczególnie przy 6,5% zaledwie. No ale jest przyjemne. Wasze zdrowie i do zobaczenia.